Cześć, witajcie, z tej strony Kamila. Dzisiaj zapraszam Was na makijaż kosmetykami ze sklepu Action. Mam takie produkty, które są na stałe w ofercie właśnie tego sklepu. Mam też taką nową paletkę, którą dzisiaj sobie przetestujemy. Więc jeżeli jesteście zainteresowani taką kategorią, to zapraszam do oglądania dalej. Zacznę od bazy. Baza wygląda w ten sposób. Jest to baza matująca. Ona... to jest w sumie mój pierwszy zakup, jaki zrobiłam w Action. I w sumie to, jeżeli używam bazy, to jest właśnie jedna z takich baz, które bardzo lubię, bo ona jest taka, można by było ją porównać do tej takiej bazy pielęgnującej z Paese, tej takiej w konsystencji żelu. Ta też ma taką konsystencję. Tylko że ta ma jeszcze właściwości matujące, ale tak, można ją porównać, jest bardzo właśnie i jest taka upiększająca, w sensie nawilżająca, a zarazem matująca i dobrze utrzymująca podkład. I ona też wcale nie jest droga, więc warto sobie przetestować. Za tą cenę to naprawdę warto sobie ją przetestować. Moim podkładem dzisiejszym będzie już u mnie widziany na kanale podkład w sticku z Max Factora. Mam go w dwóch odcieniach, 55 beige i 45 warm almond. One z jednej strony mają też taką bazę też w takim sticku matującą, która też jest bardzo fajna, a z drugiej strony właśnie mają korektor, nie korektor, tylko podkład. I używam go dzisiaj, bo po pierwsze nie było nic nowego z tej kategorii podkładowej w Action, a po drugie myślę, że to jest bardzo... Myślę, że jest to warty uwagi produkt, jest bardzo fajny, już go przetestowałam, nosiłam go w ciągu dnia, bardzo dobrze mi się sprawdził, więc też go mogę śmiało polecić. One nie były drogie, one kosztowały około 13 zł, te sticki, więc i cena dobra i jakość jest też dobra. Ja sobie mieszam te dwa kolory, bo jeden jest trochę taki chłodniejszy, drugi jest cieplejszy. Więc dla mnie wymieszane dwa naraz są idealne. Użyję dzisiaj gąbeczki z Action. Kupiłam ją za 3,99 zł. Tylko pójdę ją zmoczyć. Były różne kształty, różne kolory. Wygląda w ten sposób. Dosyć twarda. Pójdę ją zmoczyć i zobaczymy, czy będzie trochę miększa. Gąbeczka zwilżona. No... zmieniła swój rozmiar i jest miękka, więc może będzie się dobrze rozprowadzać. To jest jedna taka porządna warstwa tego podkładu. No, on ma takie dosyć może nie mocne krycie, ale takie średnie ma. I myślę, że jakbym nałożyła jeszcze jedną warstwę, to ono by można było spokojnie je budować. Ale mi to w zupełności wystarczy. Taki poziom krycia. Gąbeczka też spoko. Dla mnie osobiście troszkę jest za twarda. Ale nie wsiąka ten podkład w tą gąbeczkę, więc jest dobrze, też się nie odbija, więc no nie jest zła, ale nie jest też taka jak na przykład te z Biedronki, które są dla mnie wspaniałe. Okej. Nałożę na usta pomadkę, błyszczyk, pomadkę ochronną, balsam do ust. On jest też z Action. Nie wiem, czy jeszcze są takie, ale na pewno są w jakiejś takiej innej szacie graficznej. One są pakowane po 10 sztuk i też chyba kosztują 7 zł. Teraz korektor.
korektor marki Max & More, kosztował 5,45. Ja mam go w kolorze 104 Light Sand i był to jeden z jaśniejszych odcieni, właśnie ten Light Sand. Czy jest tu coś napisane? Kryje i rozświetla skórę, nadając jej świeże i promienne wykończenie. Klasyczne. Aplikator. Dosyć jest wodnista ta konsystencja. Krycia nie ma zbyt mocnego. Takie wręcz bym powiedziała, nawet nie średnie. No, taki delikatny, faktycznie on jest taki lekki, ten korektor, ale na większe jakieś cienie myślę, że nie za bardzo. Nie ma takiego mocnego krycia, więc... No, dla mnie to jest osobiście taki wystarczający efekt, aczkolwiek jak ktoś ma problemy właśnie tutaj z cieniami pod okiem, to... Może tak delikatnie tutaj przykryję, ale nie jest to jakieś takie spektakularne krycie. Ale ma właśnie taką lekką faktycznie konsystencję. I może się nie zbierać tutaj w załamaniach. Dzisiaj moim pudrem będzie ulubieniec. Bardzo fajny puder właśnie też z Action. On kosztował też około 8,50. Jest taki wielki, ogromny. Mam go właśnie... On jest perfumowany, ale ma też... Odcienie ma jeden, jest taki bardziej bananowy, żółty, a drugi właśnie ten, bardziej z takim podtonem różowym, to jest wiśniowy. On jest właśnie, nie dość, że perfumowany, ładnie pachnie, to dla mnie na mojej skórze, pod okiem, nawet na całą twarz, super się sprawdza, bardzo lubię ten puder. Tak wygląda. Biorę sobie taki pędzelek. To jest taki podwójny pędzel Start. Ja go dostałam chyba jako gratis z takiego zamówienia w Sephorze. Ale on bardzo fajnie właśnie się sprawdza do okolicy tutaj pod okiem. Można zobaczyć, jakie fajne daje tutaj wygładzenie. Na resztę twarzy użyję większego pędzla i sobie omiotę też tym samym pudrem. Ok, teraz użyjemy bronzera.
I tak, kupiłam tutaj taką paletkę, może ją wyciągnę z opakowania. To jest paletka rozświetlacz z bronzerem. Ona kosztowała 6,95. Zaraz ją wyciągnę. Mam ją w odcieniu 505 Goodless Glow i w sumie chyba nie widziałam innego odcienia tej paletki. Wygląda w ten sposób. To jest rozświetlacz. Coś tam błyszczy, niby błyszczy, ale nie błyszczy. A tu jest bronzer. O, też taki subtelny. Okej, dobra, użyję tego bronzera, ale jedna z Was, którą pozdrawiam serdecznie, powiedziała mi, że można używać, znaczy, że ona używa tej paletki do brwi, też z Action, jako konturu. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj to właśnie przetestuję. Użyję jednego z tych odcieni. Myślę, że najpierw spróbuję od tego najjaśniejszego, później ewentualnie dodam tego. Więc najpierw lecę z tą paletką. Na jedną stronę nałożę ten bronzer. No, on na twarzy wygląda ładniej niż tutaj, jak sobie zrobiłam swatch na ręku. Lepiej się prezentuje. On jest matowy, nie ma tutaj, nie ma takiego wykończenia jakiegoś satynowego, perłowego, nie ma czegoś takiego. To jest to po prostu taki matujący bronzer. Aczkolwiek dobrze się rozprowadza, fajnie się nim pracuje, nawet widać jest różnicę. Jak mam wykonturowaną twarz, a tutaj jest bez konturu. No, fajny produkt, chociaż ja nie przepadam za takimi typowo matowymi produktami. Aczkolwiek no, nie ma tutaj w ogóle żadnych problemów, żeby go jakoś rozprowadzić czy dobudować. Kolor też mi się podoba, więc w sumie nie ma się o co przyczepić. Dobra, teraz na drugą stronę poleci puder do brwi, z którego zrobimy bronzer. Swoją drogą te paletki też są jeszcze nadal dostępne w Action. Wezmę sobie drugi pędzelek i spróbuję tego najjaśniejszego odcienia. No, muszę przyznać, że ten puder do brwi, ale używałam tylko tego, bo to już jest i tak dosyć jak na mnie ciemny kolor, ale jest idealny odcień do konturu. Taki właśnie jest neutralny i w ogóle mimo, że to jest puder do brwi, to nim się świetnie pracuje i nie robi żadnych plam, ani tak jakby to miał być puder taki do konturowania. Super. Naprawdę. Więc to też jest fajne, bo można to używać na różne sposoby. Nawet przy ciemniejszych karnacjach. Spoko. Mam jeden róż z Max & More, który już też kupiłam jakiś czas temu. Wygląda w ten sposób. Też jest taki matowy. Dosyć jasny, o, nawet go nie widać. Taki subtelny, delikatny w odcieniu Dusty Rose. Już go używałam, to pomyślałam sobie, że użyję na policzki pomadki, którą kupiłam.
również w Action, za 4,45 i mam ją w odcieniu blush, czyli jak róż. Ale jest to pomadka matowa, więc ją otworzę i nałożę na policzki. No co, dzisiaj używam pudru do brwi jako pudru do konturowania, to mogę użyć pomadki jako róż. Chociaż może być to ryzykowne i może się to skończyć katastrofą, ale co tam, spróbujemy. Tak wygląda. Włożę sobie trochę na grzbiet dłoni. Ono jest dosyć intensywne, więc wezmę taki pędzel rozczapiżony. Delikatnie to sobie tak rozprowadzę. No, przesadziłam. Na początku to wyglądało trochę przerażająco, aczkolwiek, mimo że jest to taka pomadka matowa, zastygająca, no to dobrze się sprawdziła jako róż. Jest dosyć mocno napigmentowana, no bo to pomadka, wiadomo, aczkolwiek nawet się dobrze tutaj rozprowadziła i roztarła, ale takim pędzlem właśnie, takim luźnym, mało zbitym, więc też ostrożnie, jeżeli przyjdzie Wam do głowy robić coś takiego. Dobra, teraz rozświetlacz. Spróbujemy tego rozświetlacza z tej paletki, chociaż już widziałam, że chyba ma słaby potencjał, no ale spróbujemy. Bardzo jasny. Bardzo jasny. On jest naprawdę jasny. Wręcz taki wpadający w srebro. Taki subtelny. Chociaż dla osób, które nie przepadają za takim mocnym rozświetlaczem, to spoko. Dla mnie jest troszkę za subtelny. Ale odcień mi się bardzo podoba, bo jest właśnie taki chłodny, srebrny, fajny. Spryskam sobie twarz mgiełką, też z Max & More. I jeszcze raz spróbuję go nałożyć na mokro. To jest mgiełka taka utrwalająca makijaż. Ale tak, żeby ściągnąć pudrowość, też się nadaje. Tylko teraz muszę chwilę odczekać, bo jak to nałożę, to może być różnie. No i nałożony na mokro. Ma takie, no jest bardziej intensywny. Bardziej mi się podoba. No i właśnie, jeżeli poszukujecie takiego rozświetlacza w chłodnych tonach, wręcz takich srebrnych, takich nawet trochę wpadających w biel, no to ten będzie ideolo. Nawet jak patrzę wprost, to tutaj się nie odznacza. Mimo że jest naprawdę dosyć jasny. Ale nałożony właśnie na mgiełkę, tak na mokro. No,
Dla mnie osobiście jest wyraźniejszy. Dobra, teraz lecimy z makijażem oczu i z tą super ekstra ananasową paletką. Paletka wygląda w ten sposób. Wygląda w środku. Ona kosztowała 13,30. Może sprawdzimy, jak to wygląda na swatchach. No ładnie się prezentują, fajne. Dobra, nie przedłużając, lecimy. Wezmę taki pędzelek i zacznę od tego cienia. Teraz wezmę taki pędzelek trochę szpiczasty i wezmę ten ciemniejszy brąz i będę dalej pogłębiać to załamanie. Teraz wezmę sobie taki płaski pędzel i wezmę ten pomarańczowy. Nałożę go na tutaj na ruchomą powiekę. To jest jedno zamoczenie pędzla. Niesamowite. Jak ktoś mnie dłużej ogląda, to może pamiętam o moich nieulubieńców, gdzie pokazywałam paletę Moiry za 60 zł czy 70. No to może sobie teraz porównać ten cień, a tamten. Niesamowite. Jeszcze wrócę do tego pędzelka i tutaj sobie tak to porozcieram. I w sumie używając tego samego pędzla wezmę ten najciemniejszy brąz. Przyciemnię sobie zewnętrzny kącik. I tutaj też go dam na dolną powiekę, tak żeby połączyć górną powiekę z dolną. Cień w ogóle się ze sobą łączą.
Za 13,30. Szok. Teraz wezmę ten błysk. To jest taki trochę różowy, trochę srebrny. Nałożę go tutaj na łączenie tego ciemnego z tym pomarańczem. Wewnętrzny kącik nałożę ten najjaśniejszy błysk. Dosyć intensywny. Pozatrę to trochę pędzelkiem. Też bardzo ładny, bo on ma taką, on jest taki z innej konsystencji. Te są bardziej, te błyski są bardziej takie foliowe, a ten jest taki, on taki jest, może nie tyle co suchy, ale jest taki, taki drobinkowy. No co zresztą tutaj widać, że on bardzo ładnie się tutaj tak wybija. Bardzo fajny, bardzo ładny taki. Taki też w srebro nawet w biel wpadający odcień. Bardzo ładnie wygląda. Teraz jak już jestem tutaj przy tym kąciku, to użyję jeszcze tego żółtego na dolną powiekę. No, żółty to zdecydowanie nie mój odcień. Wyglądam, jakbym była chora. Dlatego użyję jeszcze tego złotka. Tego złotka i dam go też tutaj na dolną powiekę. Naprawdę wyglądam, jakbym była chora. No, wygląda to trochę lepiej. Aczkolwiek żółty cień też ma potencjał i też go, myślę, można budować. Chociaż ten pomarańczyk jest taki bardziej intensywny, taki bardziej wyraźny. To teraz wezmę jeszcze eyeliner, bo kupiłam eyeliner czarny, który kosztował 4,95. Więc zrobię sobie nim kreskę. Tak wygląda. Ten eyeliner ma bardzo sztywną tą końcówkę. Ona nie jest taka plastyczna, w sensie nie wygina się w żaden sposób, jest po prostu taka sztywna, ale co dla mnie osobiście jest na plus, ma wykończenie matowe i dosyć szybko zastyga, nie rozlewa się, więc no fajnie i nie fajnie, bo właśnie nie jest taki bardzo plastyczny przez to, że jest ta końcówka taka sztywna. Ale wykończenie i to, że się nie rozlewa, to na plus. Teraz wytuszuję sobie rzęsy. Mam taką maskarę, również Max & More. Kosztowała 6,45. To jest maskara, która ma dodawać objętości.
Wygląda w ten sposób. Ma szczoteczkę silikonową. Tak wyglądają rzęsy wytuszowane jednokrotnie. I tak się prezentują rzęsy wytuszowane dwukrotnie. Jeszcze na linię wodną nałożyłam złotą kredkę, też z Action, Max & More. Myślę, że to tak fajnie tutaj podbija to złotko na dolnej powiece. Na usta nałożę tą pomadkę, którą używałam jako różu. I kupiłam jeszcze do tego konturówkę, która kosztowała 4,44 w kolorze Muffin 344, więc nakładam najpierw konturówkę, potem pomadkę. I tak się prezentuje skończony makijaż. Już to mówię po raz kolejny, ale te paletki Action po prostu są genialne. Ta jakość w stosunku do ceny, no to po prostu, no to jest życie. Ten złoty, jak się wybija, ten, każdy jeden błysk, po prostu błyski są przepiękne. Jedyny najsłabszy cień, no to jest ten żółty, aczkolwiek i tak wydaje mi się, że jest to dobry pigment, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, mam paletkę z Moiry, gdzieś ją tu nawet mam pod ręką, tutaj, i ta paleta, ona też ma takie żółte kolory, ale tu nawet widać po roztarciu, że to nic z tego dobrego nie będzie. Zresztą niejednokrotnie to powtarzałam i pokazywałam Wam w nieulubieńcach, więc myślę, że po prostu te paletki to jest mistrzostwo świata. Jeszcze właśnie za taką cenę 13,30 to po prostu można brać w ciemno. Nawet jak się nie lubi takich intensywnych kolorów, no to tutaj w sumie ona jest taka neutralna, tylko ma te dwa takie szalone kolory, bo tutaj i złoto, i jakiś taki srebrnawy, taki stalowy. Tu ma brąziki, tutaj brąz, więc ona jest tak naprawdę taka neutralna. Oprócz, mówię, tych dwóch cieni, więc po prostu palety z Action to jest życie. Pomadka zastygła, ale nie czuć takiego ściągnięcia, więc to też jest na plus. Ogólnie jestem bardzo zadowolona z tych produktów. Naprawdę, za taką cenę to myślę, że warto. Ja już się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuka do góry. Jeżeli nie, to również zostawcie kciuka do góry, a my widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. I do zobaczenia. Cześć!